Ja wiem, że jeżeli są jakieś nadużycia, to Kościół usuwa te osoby, ale nie róbmy z tego naprawdę takiego wielkiego problemu, szczególnie mówię, powtarzam jeszcze raz, przed wyborami. No nie róbmy problemu, ale muszę jeszcze się odnieść do tego, a co z tymi osobami, które zostały skrzywdzone? Czy one naprawdę są skrzywdzone, czy to są sztucznie wykreowany problem, żeby otrzymywać odszkodowania ogromne, niektórzy po 500 000, 5 000 miesięcznie odszkodowania, jak pani 1000, prawda? Chyba nie z 1000, tylko pani 1000 teraz. To uważa pan, że w Kościele nie ma nadużyć seksualnych? Jak wszędzie są, wśród aktorów są nadużycia, wśród dziennikarzy są nadużycia, w wojsku, w policji tak samo są takie elementy. Nawet w starożytnej Grecji były takie nadużycia. To jest stary problem, ale robienie z tego takiego numer jeden problemu w tym kraju i dyskwalifikacja... Dlatego, że Jan Paweł II jest święty. Oczywiście, dla nas jest święty, oczywiście. A gdyby nawet nie był święty, to jest wysoka osoba, która nam mogła odzyskać niepodległość.